Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat. Oficjalnym partnerem kanału jest Halo, katolicka aplikacja do modlitwy i medytacji. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj nowe sposoby na budowanie relacji z Bogiem. Link w opisie filmu. Ja tak sobie myślałem ostatnio, bo rodzą się te porównania i takie takie kalki Olszewski, Kolbe, no bo fizjonomia dość podobna. Tu broda, potem bez brody. Śmiałem się do niego, że takie okrągłe okularki jak będzie wychodził, to musimy mu tam zakupić, bo wzrok mu się zresztą trochę pogorszył w tym aresztowaniu. popiełuszko. Popiełuszko, Wyszyński, no wielcy polscy męczennicy, wielcy polscy męczennicy. Ksiądz Michał się absolutnie nie jest w stanie do nich porównać, w ogóle. Jego to bardzo denerwuje i bardzo drażni, jak on słyszy, jak ja mu opowiadam, że ludzie no, mają do niego jakby takie odniesienie, się śmieje do niego, że jakie pokolenie, takie popiełuszko. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem, o, czasem warto zmierzyć się czasem warto zmierzyć się z mrokiem by przezwyciężyć strach jak ten Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Odbudowani podcast. Wielka radość, że nasza społeczność nieustannie rośnie. Dlatego z tego miejsca chciałem Państwu bardzo gorąco podziękować za wszystkie wpłaty, za wszystkie darowizny, za każde wsparcie, które pozwala nam tworzyć kolejne odcinki. To dla nas wielka radość. Zapraszam Państwa także w tym miejscu na naszą nową stronę odbudowani.pl i do naszego sklepu. Tam sukcesywnie będą pojawiały się nowe gadżety, nowe produkty, które mam nadzieję, z wielką radością państwo przyjmą także do może do swojej garderoby, może do swojego auta. Nie zdradzam więcej. Zapraszam na odbudowani.pl. No i trzecia ważna informacja dzisiaj nadajemy już z naszego nowego studia. To będzie pierwszy odcinek, który nagraliśmy, który nagrywamy w naszej nowej przestrzeni, za co Bogu i ludziom jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Proszę Państwa, dziś zaprosiłem do studia gościa, którego imię i nazwisko wielokrotnie pojawia się w ostatnich miesiącach w mediach. Mnóstwo ludzi zadaje mu pytania związane z księdzem Michałem Morszewskim, księdzem Michałem, który przebywa cały czas w areszcie, przynajmniej tak jest tam na dzisiaj, na dzień, w którym nagrywamy ten odcinek. Ale chciałbym, żeby poznali Państwo człowieka, który nie tylko broni księdza Michała, ale także jest no, wspaniałym człowiekiem kościoła i mam nadzieję, że dzisiaj poznają Państwo szeroką paletę nie tylko zainteresowań, ale także myśli mojego gościa, a jest nim. Pan mecenas Krzysztof Wąsowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Tak, jeden z chyba z najgrubszych mecenasów i z najgrubszych ludzi kościoła. I też tak się zastanawiam po tym studiu, że to chyba jakiś test, czy ono wytrzyma moją wagę. Jest naprawdę świetnie. Czuję się komfortowo, Dzień także wszyscy bardzo. najlepsi następni goście będą na pewno już Dzień. mieli to przetestowane. Dziękuję bardzo. Pana życie testuje w ostatnich miesiącach sporo na głowie. Związanych oczywiście z Księdzem Michałem, z którym znacie się, czy dopiero się poznaliście w ostatnich miesiącach? Właśnie zastanawialiśmy się ostatnio, kiedy my żeśmy się poznali z Księdzem Michałem. Chyba to był 2020 albo 2021 rok wcześniej, czyli, czyli przy projekcie archipelagu Wyspy Wolne od Przemocy, gdzie Fundacja Profeto wygrała konkurs w Ministerstwie Sprawiedliwości, Funduszy Sprawiedliwości. Podpisali umowę. Jak podpisali umowę, to stwierdzili, to że jednak o? tam są bardzo duże kwoty. W tej umowie to jest w ogóle bardzo duży projekt, jednak przydałby się jakiś prawnik. Ja do dzisiaj nie wiem tak do końca, kto mnie polecił księdzu Michałowi, że on się do mnie zwrócił. Ja byłem wcześniej znany z mojej działalności w Komisji Majątkowej. Przez chyba 12 lat albo 10 lat byłem tam prawnikiem ze strony Kościelnej. Ostatnio robiłem współprzewodniczącym tej komisji, więc trochę się zajmowałem sprawami kościelnymi, także tymi majątkowymi, a tutaj ewidentnie. Najwyraźniej pasowałem do profilów, że moje doświadczenie takie nazwijmy to i prawa kościelnego, i prawa wyznaniowego, i prawa nieruchomościowego, bo komisja majątkowa zajmowała się głównie nieruchomościami. Trochę doświadczenia ponad 20 lat na uczelniach prawniczych jako wykładowca właśnie między innymi z tych zagadnień, więc wydaje się, że im pasowałem po prostu. Ksiądz Michał zadzwonił i powiedział, że jest księdzem Michałem. Ja o nim trochę słyszałem wcześniej, ponieważ Różne, różne jego rekolekcje, różne jego katechezy krążyły gdzieś po sieci, i w, chyba w Rób to, co kocham, usłyszałem o dekalogu albo, albo jeszcze jakieś. Mhm. Kupiłem na jego płyte, i powiem szczerze. No i sami jako profeta też dużo działa. Tak, ale, ale, jest... ale o profeto wcześniej chyba nie słyszałem. Nie słuchałem ich radia. Oni byli na południu polskim ja mhm. w Warszawie, więc trochę, trochę do mnie to nie docierało. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że że ponieważ ja byłem wtedy zafascynowany niejakim Fabianem Błaszkiewiczem, który po prostu był moim absolutnie idolem, on zupełnie gdzieś pokrążył i, i, i odszedł w inną stronę. Kiedyś był jezuitą i, 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 i tak trafiłem przez tego Fabiana Błaszkiewicza na innych, na inne gwiazdy, nazwijmy to. Ewangelizacja. Tak. No i powiem szczerze, że powiedziałem do zresztą księdzu Michałowi, że jakoś no nie, nie poruszył mojego serca z tymi swoimi wypocinami. Nie, nie był najlepszy, ale... Ale powiedziałem o potem, że, znaczy ostatnio, że znowu zacząłem tego słuchać, teraz już bardziej świadomie. I to jest taka różnica w słuchaniu tego gościa, jak się trochę o nim już wie. Czyli rzeczywiście, kiedy się, jak, jak, jak udało mi się być takim visiting researcher na różnych uczelniach amerykańskich, to oni mieli tam za, za takie zasady, że jak analizowali jakiś tekst, jakiś artykuł naukowy, czy jakieś jakąś książkę naukową. To pierwsza rzecz, to trzeba było się dowiedzieć, kim był autor i jaki ma, miał pogląd w dniu pisania tego, czy w momencie pisania tego tekstu. Bez zrozumienia człowieka tak, nie jest w stanie dokładnie, to dokładnie tak, więc dzisiaj uważam, że naprawdę te, te jego, jego wszystkie te ewangelizacyjne teksty. Pięknie się starzeje. To znaczy, do mnie to w ogóle zupełnie inny, inny człowiek, inny tekst. Do księdza Michała wrócimy jeszcze za chwilę. No, z wiadomych powodów y, przebywa w areszcie, y, pan jest jego obrońcą. Y, a chciałbym zapytać, jaki prywatnie jest y, mecenas Krzysztof? Wróć. Krzysiek Wąsowski. Jaki jest prywatnie, jakim jest człowiekiem? Bo to, że jest człowiekiem Kościoła, to, że jest człowiekiem Jana Pawła II w świecie, kiedy już papieże nie jest z nami duchem. To, to może niektórzy wiedzą, jak nie, to, to teraz to zdradzamy. Staram się nie reklamować lewackich czy ultralewackich mediów, ale oni mnie genialnie scharakteryzowali. Ultrakatolik luzak, Luzak, ultrakatolik, ultra po prostu ultra -katolik, genialny! Ultrakatol i luzak. I to mi się spodobało, bo to ten artykuł podpisał się pod nim facet, który jak do mnie dzwonił, żeby ze mną rozmawiać. Ja oczywiście przyjąłem pewną żelazną zasadę, że nie rozmawiam z mediami, które po prostu z założenia w mojej ocenie szkodzą kościołowi. I uważam, że nie ma sensu ich legitymizować. Natomiast no, samego człowieka no, chętnie z nim porozmawiałem, ano. okazało się, że był, ja był moim studentem i genialnie mnie opisał. W ogóle tak charakterologicznie rzeczywiście. I zastanowiłem się, że, że ja rzeczywiście tak, tak się czuję, znaczy ja nie wiem, jak ja naprawdę jestem, bo no. prawda o mnie pewnie zna tylko Pan Bóg w całości. Ludzie pewnie mogą różnie no. mówić. Natomiast ja się czuję luzakiem, ultrakatolem, i wydaje się to na początku sprzecznością, ale tak jak wchodzę głębiej w jakąś duchowość Jana Pawła, jako rycerz Jana Pawła II, i w Pismo Święte, i w Boga, i w najświętszą matkę, naszą Maryję i w Pana Jezusa, naszego Boga i Króla, to, to rzeczywiście, to jest luzak i ultra ultrakatol, to mi się, naprawdę jest, się uzupełnia. <śmiech> <śmiech> I to jest Jak ta by droga. Jakby trzeba dzisiaj było dołączyć Ewan do tej ekipy, co chodziła za Jezusem. Ale absolutnie, Ewangelia jest drogą radości, takim ja ją dzisiaj odbieram, wielkiej radości, wielkiego entuzjazmu, a jednocześnie bardzo żelaznych, mocnych zasad. To znaczy, nie ma relatywizmu. To, co dzisiaj moim zdaniem bardzo szkodzi Kościołowi, i Kościół jakby tak się jest napinany, że musi ten relatywizm, musi wkraczać, musi, musi być bardziej inkluzywny. Słyszymy teraz jakieś doniesienia z kolejnej rundy synodu o synodalności, to ja to zupełnie inaczej czuwam. Ja uważam, że właśnie luzak tak i radość pełna i nic na siłę, ale jednak bardzo stanowcze trzymanie się Pewnych jasnych, jasnych przekazów kościoła. To czuję, że to jest ten moment, w którym powinienem o to zapytać. Czy kościół w Polsce, ten hierarchiczny, za mało reaguje na to, co się dzieje z księdzem Michałem, na jego sytuację? Bo ja, sorry, nie przypominam sobie, żeby jakiś biskup wyszedł. Na konferencję prasową, gdziekolwiek, nie wiem, bo może jakieś oświadczenia, dokumenty, które krążyły tu i tam były, ale że ktoś wtedy powiedział: Ej, 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 sekunda, 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 moment. Kochani, my chcemy się teraz wypowiedzieć, ponieważ jesteśmy kościołem, a kościół ma prawo, bo zostaliśmy zagonieni do takiego narożnika, że właściwie Chrześcijanie, katolicy to nie powinni się w ogóle odzywać, że to jest jakaś taka grupa z boku sobie żyjąca, akceptujemy ich tam, niech sobie chodzą do tego kościółka. Nie, my jesteśmy też obywatelami, płacimy podatki, też podlegamy temu samemu prawu. Mamy prawo się wypowiedzieć w imieniu swoimi kościoła. Na pewno ksiądz Michał miał długi czas takie poczucie, że został opuszczony przez hierarchię kościelną i to w nim bardzo było bolesne i trwało. Ja nie jestem też tak radykalny, ponieważ <laughs> Jako prawnik widzę wiele złożoności. Ja słyszałem, że jeden z biskupów, nie pamiętam czy to był Świdnicki czy, czy inny biskup na zachodzie Polski, e, ogłosił, że, że można przyjmować intencje za księdza Michała i można odprawiać msze święte. E, wiem, że kilku biskupów, i to dość znaczących, złożyło od razu poręczenia osobiste za niego napisał list do niego Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, no, no, próbuje się do niego dostać prowincjał księży Sercanów, generał bardzo mocno wystąpił w Rzymie i, i napisał też do papieża i, i do Ojca Świętego. No bo rzeczywiście, to nie chodzi o to, że Kościół ma stanąć murem za swoim człowiekiem i go uniewinnić, żądać jego niewinności, tak, bo wie. bo ja nie to chciałem powiedzieć, naświetliłem tylko to, ponieważ myślę, że wielu ludzi ma takie poczucie, że nikt z kościoła nie wstawił się za księdzem Michałem. Natomiast to, że media mainstreamowe o tym nie powiedziały, nie przekazały, wcale nie oznacza, że tak nie jest, bo media raczej tą stroną, która wspiera księdza Michała, nie jest zainteresowana z pewnymi wyjątkami. Ja tak sobie myślałem ostatnio, bo rodzą się te porównania i takie. Takie kalki Olszewski-Kolbe, no bo fizjonomia dość podobna. Tu broda, potem bez brody. Śmiałem się do niego, że takie okrągłe okularki jak będzie wychodził, to musimy mu tam zakupić, bo wzrok mu się zresztą trochę pogorszył w tym Wziął popiełuszko. Popiełuszko, Wyszyński, no wielcy polscy męczennicy, wielcy polscy męczennicy. Ksiądz Michał się absolutnie nie jest w stanie do nich porównać w ogóle. Jego to bardzo denerwuje i bardzo drażni jak on słyszy, jak ja mu opowiadam, że ludzie no, mają do niego jakby takie odniesienie, <laughs> się śmieje do niego, że jakie pokolenie, taki popiełuszko. Ale, ale, ale mów, że zasłużyliśmy na takiego popiełuszka, na jakiego żeśmy sobie sami zasłużyli. Natomiast Michał jest niegotowy do tego, natomiast widać wyraźnie, że I chyba on zaczyna to widzieć, że jest wybrany, mimo że jest zupełnie niegotowy do tej misji, całkowicie. Trochę już teraz, wczoraj byłem u niego w celi i, i widzę, że tam Pan Bóg na nim bardzo mocno pracuje. Więc w, i tak nie pamiętam, czy za kolbem się wstawili, wstawił ktoś z hierarchii na sytuacja. Nie pamiętam, jak za, z Popiełuszką było. Nie pamiętam, jak było z Wyszyńskim w tych latach 53-56. Dochodzą do nas takie różne relacje, że biskopi się pochowali, że biskupat zdradził. No i były takie oceny. Natomiast Wydaje się, że Kościół ten hierarchiczny ma pewien swój wypracowany taki modus operandi. Jego nazywam starą matką, że stara matka zawsze wsłuchuje się w głosy swoich dzieci, czeka, Absolutnie. czeka i podejmuje decyzje wtedy, kiedy przyjdzie A z drugiej czas. strony pozwala działać swoim e, ludziom w Kościele. Mnie kiedyś taki mądry, bardzo prałat, e, kiedyś był proboszczem u, w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Ja tak dawno temu jeszcze byłem w komisji majątkowej i mówiłem księże, Księży prałacie, teraz mamy jakiś problem, episkopa, coś tam nie zabiera stanowiska. Chyba chodziło o tą komisję majątkową, hmm. że tam właśnie, że, że, że tak oddają te nieruchomości, które przecież komuniści zabrali wcześniej tak ulegają. To się jakaś frustracja, nie? Ta. Działajcie, chodźcie, wszyscy róbcie, <laughs> wyjdźcie na ulicę. A mi wtedy powiedział taką historię. A mówi do mnie, a pamięta pan bordzie w XVI czy XVII wieku? Papieży w XVI wieku? Ja mówię, no wtedy byłem młodym studentem w padwie, więc ale słabo pamiętam rzeczywiście <laughs> <się śmiech> tych bordziów. I mówi, widzi pan, co tam się wtedy działo? Pamięta pan w XIV wieku, jak trzech papieży przed dzisiaj nie wyobrażali. Hmm. Herezje jakieś nieprawdopodobnie, Watykan się walił. I mówi do mnie, Duch Święty jest jak sinusoid. Hmm. XX wiek wszyscy święci papieże. Właściwie prawie wszyscy święci papieże. Nawet ci, którzy jeszcze nie zostali kanonizowani, to w opinii świętości można powiedzieć coś niesamowitego. XX wiek, holokaust wojny księża święci. Mówię, a czasami wyjdą też ta sinusoida dojdzie do biskupów, że trafią na tak się święci biskupi. Co ciekawe, powiedział, że mamy tylko jednego świętego proboszcza ZARS. Najgorzej mają proboszczowie, bo i Duch Świętego mija to sinusoidów. Proboszczowie, ja. albo awansujcie, albo degradujcie. Byłem ostatnio w do świętości. Nie tak dawno w komandorii, my diecezję nazywamy komandoriami u rycerza Jana Pawła II. W komandorii Ełckiej jest taka miejscowość Lipsk. I to jest miejscowość dwóch świętych, między innymi świętej Marianny Biernackiej, słynnej mm -hmm. matki, jednej z tych 108 męczennicu, męczenników, gdzie ona poszła na śmierć za swoją synową, Syn. która wciążek. w ciąży. I przystąpił do nas do rycerzy Jana Pawła II jej wnuk, Stasiu, który śpi w jej sypialni. Ale absolutnie, palec. mówię, chłopie, mówię, ty to po prostu mieszkasz w relikwiarzu. I pokazał mi ostatnio, że w Grodnie budują kościół błogosławionej Marianny Biernackiej. Między pierwszy na świecie. Podobno z tego Lipska, jak chmur nie ma, to widać Grodno. Petardo. I tak rozmawiamy z księdzem proboszczem w tym Lipsku, tam jest Matki Bożej Anielskiej, taka wielka bazylika. A proboszcz mówi, eee, tam Biernacka? Jaka Biernacka? My tu mamy drugiego ze tych 108. Mówię, tak? Nie zapamiętałem nazwiska mm -hmm. niestety. Mieli tutaj gościa, który był wikarem, który poszedł do Dachau ze swojego proboszcza. I mówi: I to jest dopiero hit. I ja mówię, ja cię. I takiego wikariusza się. Celi. Takiego wikariusza. Się Życzę wszystkim, księżom, proboszczom takich wikariuszy, ja spróbuję się dowiedzieć, który to był. I on podobno pochodził z Lipska właśnie. Chyba, I, był wiedzą, w Lipsce wtedy na parafii. Chyba, że Państwo wiedzą, to mogą zostawić w komentarzu. Jakiś konkurs. Tak, ja, 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 ja chętnie bym, chętnie bym się dowiedział, bo. Bo byłem tak zupełnie tym zaszokowany tą historią, że jaka tam Marianna Biernacka, tu mamy to prawdziwego herosa za proboszcza, niech ktoś pójdzie za proboszcza, wikary za proboszcza? Tu. Można zrobić taki konkurs, który wikary, wikary by poszedł, poszedł na do Dachau, co nie? Ja myślę, że bo na pewno nas oglądają, że. Nagroda pościewa, jest błogosławieństwu. Opaki ciarki was przechodzą tak, <laughs> za proboszcza, <laughs> <laughs> <Bądź sobie. laughs> Że proboszczę, ja bym poszedł. Może już jak ma tego proszę dość, może no, miał go no, dość. Nie, nie, to już wolę tak, iść. Także uważam, że ta historia powinna być zbadana. Tak, Lipsk, święte miejsce. Myślałem, że to jest w Niemczech, a to się okazuje, że to jest za Augustowem, czy gdzieś tam za suwałkami. Lipsk, polecam. Matka Boża Niemiecka. Się, pojawił się tutaj też jeszcze jeden święty wspomniany, wasz patron. Wasz a, najlepszy, największy. Patron. Co jest szczególnego takiego? z... z... Pana Macenasa perspektywy, doświadczenia, relacji, budowania też swojego życia w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. O, on mnie inspiruje tak naprawdę nieprawdopodobną konsekwencją oddania się Panu Bogu i Matce Bożej. To, że on miał talenty i potrafił je wykorzystać, to moim zdaniem źródłem jego była pokora taka, ale pokora w rozumieniu, jak święty Maksymilian Kolbe. To jest umiejętność stanięcia w prawdzie o sobie samym. Umiejętność opowiedzenia o sobie samym prawdy, a nie fałszywa pokora, bo nam się wydaje, że przez nie, nie, ja to nic nie potrafię. Wojtyła wiedział, że on dużo potrafi, że ma dużo talentów, że ma duże dary i wiedział, że to jest zobowiązanie. No, oczywiście, że tutaj ta, ta ewangeliczna przypowieść o tych talentach, że nie zakopał żadnego, to to jest genialne. Mnie się podoba to, on, nawet te talenty, które w pierwszej kolejności nie są jakoś mocno skorelowane, z, ewangeliz z ewangelizacją nie? jako taką, czyli te, ten, te, to aktorstwo, e, oratorstwo. On to wszystko oddał to, Bogu. To wszystko oddał Bogu. I to Bóg prowadził. To jest niesamowite. II. A kolejna rzecz, to jest jego nieprawdopodobna odwaga. Kardynał e, Książę Stanisław, kardynał Dziwisz, no jego największy świadek jego świętości i rzeczywiście Nieprawdopodobny monopolista, jeśli chodzi o kult, to, to jak pan redaktor pozwoli, to powiem anegdotę no, z Hiszpanii, bo, bo dla nas kardynał książę kardynał Dziwisz jest, jest nieprawdopodobnym księciem kościoła, mimo że on nie wygląda. I wielu ludzi tak go nie, 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 nie klasyfikuje. Ja myślę, że wiele osób jestem w stanie to zaryzykować. Słysząc słowa teraz pana mecenasa albo się uśmiechnęła, Ta albo się w głowę puknął, Patrzy na swoje kapcie i takie inne historie. Tak. No. Ale. E to jest nieprawdopodobne, że, że właśnie, że właśnie nasz, nasz książę kardynał kiedyś był pytany przez rycerzy Jana Pawła II. Udało go się zaprosić na rekolekcje rycerskie, adwentowe albo wielkopostem zawsze mamy, nasza prowincja Polski ma zawsze w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszam teraz na ostatni weekend listopada do Krakowa, do sanktuarium Jana Pawła. One są otwarte, każdy może przyjść, będzie ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak. Moim zdaniem jeden z najwybitniejszych światowych biblistów, z góralskim darem przypowiadania. A poza tym mój rocznik, więc ja mam do niego szczególną. Tak, Ma jedną wadę: nie pije alkoholu. No ale to, co to, zrobisz, to, 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 to. Więc będzie na trzeźwo mówione, ale, ale naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie. Myślę, że sanktuarium pęknie w szwach. Jak się ludzie dowiedzą, kto to jest ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Natomiast książę Kardynał się dał zaprosić. To ja zapytam jeszcze, czy księdza Węgrzyniaka powinniśmy zaprosić? Tu no koniecznie podcastu? to jest w ogóle to jest, to jest taki showman, to jest w ogóle to jest taki ktoś, jak on po prostu da się zaprosić, bo My czekaliśmy na tę rekolekcję 3 lata. On ma do 3 lata do przodu, wszystko pozajmowane. Także spróbujcie ja, go. Ja, spróbujcie ja... go zaprosić. No. prawdopodobnie w momencie, w którym publikujemy ten materiał, jeszcze w górnym prawym rogu nie ma linka do, do tej rozmowy. Ale jeśli się pojawił link w górnym prawym rogu, to znaczy, że udało nam się porozmawiać i rozmawiać. Ja na pewno będę oznaczał. to oglądał i wszystkim pokażę. Węgrzyniak to jest w ogóle. Gwiazda Światowej Galaktyki, kaznodziejstwo połączone z najwyższej próby biblistyką. To jest nieprawdopodobne. No ale sobie, Naprawdę. No nie, 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 to, to, to nawet. I co się tam będzie działo? Bo no, będzie rzeczy. się działo, to, to rekolekcja oczywiście mhm. i on sam sobie wybierze temat. My nie wiemy, co on Was mhm. powie. Piątek sobota nie Naprawdę, pierwszy weekend adwentu. Znaczy, Ale ostatni, stańcie, ostatni... idźcie w ogień za swoim proboszczem. Tak, <grym> myślę, jak ksiądz-profesor to obejrzy, tę naszą rozmowę. Ja postaram się podrzucić ślinka, jak znajdzie czas, żeby to obejrzeć. No, to myślę, to, to myślę. Zapraszamy z kamerami, można to sfilmować. To jest wszystko. W ogóle, U nas prawa autorskie są wszystkie ogarnięte, także absolutnie YouTube nie powinien nic blokować, więc, więc naprawdę myślę, że będzie git. No, wracam do kardynała Stanisława. Mhm. To Stanisława Kardynała Dziewisza, ponieważ tytuł kardynałski jest tytułem książęcym, więc zawsze występuje przed nazwiskiem, a nie przed imieniem. Teraz to się jakoś porobiło, bo to, to, to jakieś mamy nowe szkoły. Więc nasz książę Stanisław Kardynał dał się zaprosić do rycerzy. Jest to też na YouTubie naszym rycerskim, można sobie <gry> zobaczyć tą rozmowę. Genialne teksty. Stefan Czerniecki, nasz brat, jeden z naszych ministrów propagandy i spraw zagranicznych, podróżnik wypytał księdza kardynała o te słynne stwierdzenie, czy nie chciał zrezygnować. I to nas po prostu w ogóle urzekło. I kardynał, tak jak to kardynał, on nigdy nie chce do końca powiedzieć, no, problem, nie mogę wam powiedzieć, tutaj, tu, nie bardzo, to... Ja tam nie byłem w tym rozmowie, ale pytano się go. Pytano się księcia, no, znaczy ojca świętego. Mhm. I ostatni, który był dopuszczony do rozmowy w cztery oczy, to był kardynał Ratzinger. Książę Józef kardynał Ratzinger. No i podobno wyszedł. Po godzinnej albo, albo no, wielominutowej rozmowie z papieżem, podobno o tym. I wtedy kardynał dziwisz, mówi, że no już nie wytrzymałem, tam się no, no i to ojciec się bo się domyślał, że to było właśnie o tym, że zrezygnować, że po prostu już był chory, już to było naprawdę niedaleko przed śmiercią. I wtedy podobno ojciec święty, i to nam kardynał powiedział do kamery, skrzyża się nie schodzi. I to zamknęło temat. I to moim zdaniem jakby zza, zamyka klamrę tego największego ze świętych, największego z papieży, największego z Polaka w ogóle. No, wybrańca Boga, to jest tak niesamowite. A jeżeli się do tego jeszcze doda Cziewitawekie, czyli Fa, Fatima, e, potem Medjugorje, które ostatnio dostało imprimatur i Cziewitawekia, na które czekamy, no to tam jest po prostu historia no, Paweł, opisana nieprawdopodobnie. My teraz mamy prowincję Włoch, który pochodzi z Cziewitawekia, właśnie z parafii świętego Augustyna to, są, to jest morska brama Także muszę powiedzieć, że to jest niesamowite. Więc książę kardynał no, opowiedział nam taki tekst. On właśnie ma taką zdolność genialną, mm -hmm. że, że po prostu takim jednym zdaniem potrafi opisać swojego mistrza w takim sensie, że swojego przełożonego wzór Naśladowania, na którego jest świadkiem świętości, naj, najbliższym świadkiem. Szyża się nie schodzi. I teraz te informacje, to wszystko, co pan Macenas mówi, ja zestawiam z takim powszechnym wizerunkiem Jana Pawła II, księdza Kardynała. To są dwie, jakby, historie toczące się równolegle. Alternatywne. Mamy, <noise> mamy człowieka, który nazywany jest człowiekiem memem. 2.1.3.7, barką. Młodzi śpiewają, śmieją się z papieżem. A, opowiem o 2.1.3.7. To Dobra, też mam dwie to to już anegdoty. Tu mamy, tu mamy prawdziwe, drugą podobno. historię kardynała, Don Stanislao i to wszystko, co tak się jest. działo w mediach, przewaliło, nie? I, i, I jak to zderzyć ze sobą teraz? W ogóle tego nie zderzać. Trzeba robić swoje. Wiadomo, że szatan inspiruje różne historie i to jest po prostu, to jest kolejny dowód na istnienie diabła, na jego działanie, które robi wszystko, żeby ludzie myśleli, że go nie ma. A tu się okazuje, że ślady po nim się jakoś pojawiają w różnych miejscach. I oczywiście trzeba się modlić za tych wszystkich ludzi, żeby po prostu, no, nie wiedzą co czynią, można tak w skrócie powiedzieć, bo nie wierzą, po prostu nie wierzą, nie mają tej łaski wiary. Więc trzeba do tych ludzi też chodzić, trzeba ich jakoś wspomóc, no bo pójdą do piekła. Przecież czeka nas albo niebo, albo piekło, no bo czyście jest fazą przez środę. To jest prawda wiary. Kiedyś słuchałem takiej konferencji, no i ktoś tam o, o cierpieniu było, nie? Dlaczego Bóg do, dopuszcza cierpienie w naszym życiu, że mógłby przecież wszystko zrobić? I któryś z tych księży, który prowadził te, te konferencje, już nie pamiętam, który mówi: Ludzie, przecież nadrzędną rzeczą Boga jest zbawić nasze dusze. Koniec, kropka. A Więc nie... jeżeli On ma, mówi do was, a wy tego nie rozumiecie, to musi dopuścić jakieś środki, żeby w końcu wami potrząsnąć. Bo najważniejszym celem Boga jest zbawić twoją duszę i cieszyć się z tobą w wieczności. Koniec. No. Mnie coś takiego odpowiedziała na ten właśnie problem pani Urszula, która jest jedną z tych dwóch urzędniczek. Ja jestem też jej obrońcą. Razem jakby w sprawie księdza Michała. No i temat, dlaczego cierpienie. Aula mówi, Aula mówi do mnie tak, żebym miała 800 lat czyśca mniej. Ja mówię, kurczę, no właśnie. I mówi do mnie, jak mi składała życzenia na imieniny w lipcu, to mówi do mnie, życzę Ci, żebyś miał 800 lat czyśćca mniej za to, co robisz. Ja, ja wtedy sobie uświadomiłem, kurczę, bladę. To ja teraz rozumiem, po co ja tu muszę cierpieć, żeby mieć mniej czyśćca. Mhm. Czy to nie jest, ja nie wiem, czy to jest teologicznie zgodne, bo od razu się zastrzegam, że ja, tutaj, ja jestem żaden zamiateolog. I nie chcę głosić herezji, ale, ale, ale dla mnie to jest... Nasa, tylko to przyszło z zewnątrz. Ale nie? to jest tak, ja tak po prostu przychodzi. mnie to uderzyło. Ja cię, ja mówię, jak ja bym miał 800 lat czyść mniej, to bym był 800 lat szybciej w niebie, jak Pan Bóg pozwoli i, i, i okaże swoje miłosierdzie nade mną. A to mówię, ja. A jak one się w ogóle czują? Bo... Różnie, różnie. To ja już wielokrotnie powiem. Pan Mace też jest obrońcą... Yy... Pani Urszuli. Pani Urszuli, tak? Mhm. Tak, matka 15-letniego syna, 20, 24 lata w małżeństwie. No, Heros, Heros, to jest coś nieprawdopodobnego. No, nie mam kontaktu z panią Karoliną, tylko słyszę o niej od innych obrońców, ale, ale też podobno jest to nieprawdopodobne. Spowiedź co dwa tygodnie, dwie i pół godziny. Jeszcze raz pragnę podziękować ojcu Wiesławowi, Palotynowi, który wiele lat na wschodzie, czy Kazachstan, czy Ukraina, czy Rosja, już nie pamiętam, ile on tam był, i on po prostu pracuje z tymi dziewczynami w sposób nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny. Od pół roku, Urszula, co dwa tygodnie spowiedź i mówi: Wiesz, jaka ja byłam głupia, I tego brakowało. Ja mówię, z czego ty się spowiadasz co dwa tygodnie, dwie i pół godziny? Siedząc ty... w, w telejednoosobowej, ja Co ty tam możesz narobić? Z zaniedbania i z myśli. Bo grzesze, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i to omisjo, które zostało dodane do konfiteor do po osoborze, po rzeczywiście jest takie niesamowicie ciekawe, że także z zaniedbań i z myśli. No i one mają różne myśli. Tam, tam fala rozpaczy, przychodzi codziennie. Chęciów to jest niesamowite. Nie no, takiegoś pustki, że już po prostu nic z tego nie będzie, że już będę tutaj siedzieć do końca, że nie mam żadnej szansy. No, to jest niesamowite. Znaczy, nikt z Państwa, myślę, nie zaeksperymentował, żeby posiedzieć chociaż dwa tygodnie samemu w pokoju i nie wychodzić. No, może pandemia coś pokazała takiego, prawda? Ale, ale niesamowite to jest. Um, ucisk prowadzi do wytrwałości, a wytrwałość do wypróbowanej cnoty. Także cnota to ma... nadzieja, nadzieja zawsze nie może, nie? To jest... Mówiąc z panią Urszulą, cierpienie ma wielki sens, bo skraca nam ilość lat czyść. I co? I co ludzie na to powiedzą ciekawe? Proszę Państwa, um, znów na moment, w którym nagrywamy tę rozmowę, rzecz jasna, nie możemy się spotkać z panią Urszulą, ale gdyby w górnym prawym rogu pojawił się link, to znaczy, że <laughs> wybitna Urszula była tutaj. kobieta, wybitna kobieta. No, jestem po prostu pod wrażeniem nieprawdopodobne. Ja tam chodzę z, dla siebie, do, do niej tak samo jak do księdza Michała. Mhm. Oni, oni mi dziękują, dlaczego tak regularnie, bo ja tam jestem raz w tygodniu, żeby oni mieli poczucie takiej regularności. Ta regularność też jest Jana Pawła. Co nie trzeba być regularnym. Konsekwencja, regularność, odwaga. nieprawdopodobna. także mhm. ja mówię, że ja chodzę tam dla siebie. Mówię Ula, jutro będę, jutro będę u niej rano, więc, więc mówię kurczę, no już, już tęsknię. Wracając do, do księdza Michała, ale też gdzieś w kontekście patrzenia przez duchowość papieża Jana Pawła II. I to, co przychodzi mi teraz do głowy, to akempisał o naśladowaniu Chrystusa. A że, to Pilecki, co nie? Że, to już jest tak, Pilecki, i, Ignacy Loyola i chyba i, 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 tacy, ta kwestia, i tacy wielcy ludzie. Tam, I tam ta kwestia porzucenia, osamotnienia. Ja, jak zacząłem zbliżać się do duchowości Jana Pawła II, bo jest ona wpisana w moje życie poprzez imię ale też przez niego poznałem innego wielkiego, czyli Jana Odkrzyża. I to doświadczenie nocy ciemnej. Jak ja tylko dowiedziałem się, że do aresztu trafia ksiądz Michał, ja mówię – noc ciemna, wchodzisz w noc ciemną. I to jest doświadczenie <laughs> um, dla ludzi, którzy nie mają łaski wiary. Ktoś powie – nie no, przekrętas w ogóle jakiś tam wsadzić go, ale dla ludzi Kościoła, dla ludzi wiary, to człowiek wie, że to jest noc ciemna, nie? że to jest największa próba świętości wejścia w taką, w taką przestrzeń właśnie pustki, osamotnienia, bez sensu, niewidzenia w ogóle nadziei, porzucenia wszystkiego że to jest, to, to jest coś, co mogą doświadczyć tylko nieliczni. Myślę, że tak. Myślę, że tak. I chyba nikt nie jest na to gotowy. Ksiądz Michał pewnie, jakby tutaj mógł być, to by powiedział, że on też nie jest na to gotowy, dlatego się nie da przygotować, nie da się z tym oswoić. Nie da się tego do końca zaakceptować, więc no tak, pełen mistycyzm. To już mówimy naprawdę o tematach takich no, naprawdę niezwykłych. A gdyby zestawić to, o czym teraz pan Macenas mówi, także o swoich przemyśleniach, o swojej wierze, o tej membranie duchowej wewnętrznej, ze światem prawniczym, światem ustrukturyzowanym, światem, który no, chce mieć wszystko na, na papierze. Jak jest łatwiej się panu Wecenasowi w tym poruszać, właśnie oczywiście. Z, tym, z tym przeświadczeniem Ale oczywiście. wiary, czy, czy trudniej? Ta. Bez wiary jest bardzo trudno. Znaczy ja obserwuję dużo prawników pustych bez wiary to, i widzę to po nich, zresztą całkiem niezłych intelektualnie, sprawnych, żeby, żeby też nie było, że to są ludzie głupi czy jacyś. Nie, wręcz przeciwnie. Natomiast są puści. Muszą czymś tą pustkę zapełnić. Moda, jakieś fitnessy, jakieś coś tam, diety nieprawdopodobne, pies, psy, zwierzęta, przerzucanie wszystkich całej emocjonalności gdzieś, mnóstwo, e-sporty ekstremalne. Gdzieś pustkę trzeba zapełnić po prostu i jest taki niepokój. No i co z tego, że zarabiamy trochę więcej, że, że, coś jest, że jesteśmy tacy super i tak dalej, a potem znowu pustka, pustka, pustka. To, co widać u dzieciaków, też, to wszędzie, to w każdym środowisku. Tym bardziej, że prawo jest środowiskiem artystycznym. Prawo nie jest nauką. To już dawno odkryłem jako naukowiec, ponieważ y, nie ma falsyfikacji pojęć. Nie da się sprawdzić, czy dane pojęcie jest prawdziwe. Ono może być bardziej przekonujące, czy mniej. Hmm. Czy prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, czy Dariusz Korneluk? O to chciałem powiedzieć. No właśnie. I chciałbym. gdzie jest to prawda? To jest Kto kogo przekona? Prawo na tym polega. To jest sztuka przekonywania. Innych, najczęściej prawników, do swojego poglądu na temat prawa, tak najprościej. Ulpian to chyba już Ulpian to nazwał, albo już nie, nie pamiętam, to ksiądz Franciszek lonschon na pewno tej tutaj owszani, że just est ars boni et equi. Prawo jest sztuką czynienia dobrze i pięknie i sprawiedliwie. No i, no i jak to czynić? Prawo jest oparte o relatywizm pewien, hmm. natomiast metody interpretacji to jest trochę jak językoznawstwo, jak. Medycyna jest podobna, mimo że medycyna jest uważana za taką nieprawdopodobnie twardą naukę, tylko jak diagnozę postawiamy, gdzie ta choroba ma przyczyny, gdzie ten rak ma przyczyny, tyle złożoności. Tak samo w prawie jest bardzo trudno to, to odgadnąć, więc tak naprawdę my się trochę bawimy w sztukę prawniczenia. Ja to kiedyś tak sobie na własny użytek nazywałem. Dlatego, a Bóg daje jasną wskazówkę i wiara daje pewną stabilizację. Skoro pracujemy na rozchwianym, zrelatywizowanym materiale, nazwijmy to badawczym czy językowym, no bo prawo jest oparte na języku, a każdy język jest względny i relatywny i jest po prostu, można zbudować na nim całkowicie sprzeczne interpretacje, równie prawdziwe. No, widzę, właśnie ci prokuratorzy mhm. krajowi. I trzeba mieć po prostu, trzeba wiedzieć, co się opowiedzieć, która jest bardziej e, prawidłowa interpretacja polega na tym, że jest bardziej przekonująca, jest bardziej spójna logicznie i dlatego szukamy tej wspólności logicznej w sztuce prawniczenia. No i rzeczywiście tutaj wiara, wiara daje spokój, wiara daje dystans, wiara daje coś, że no kurczę, jakby jeszcze coś zrobić, żeby mieć 800 lat czyśćca mniej znowu, jeszcze mniej, bo jak ja będę miał miliony lat czyśćca, to mówię ja cię, to wysiedzę, ja tam ja, wysiedzę, to Olszewski do pół roku, to mówię ja, to wtedy dopiero będzie. Panie Macenasie, skoro jesteśmy przy temacie no, trochę politycznym, mimo wszystko. No, ja tak zareaguję. Ja uwielbiam trochę. tematy polityczne. Tematy no polityczne są najbardziej życiowe. Cieszę się, rzadko tutaj je jakby wpuszczam do tej przestrzeni, ale w tym kontekście tego, że ksiądz Michał jest w areszcie i, i są pewne niejasności albo różnice w interpretacji, kto jest prokuratorem. Krajowym, kto nim nie jest, to chciałem zapytać, a właściwie poprosić o to, żeby pan wyjaśnił tym, którzy to oglądają, mnie też, na czym polega ta korelacja pomiędzy właśnie odpowiedzią na pytanie, kto jest prokuratorem krajowym, kto nie jest, a sprawą księdza Michała. Prokurator krajowy pełni taką funkcję, że zarządza prokuraturą w imieniu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości mógłby to robić, ale wtedy nie mógłby być posłem albo senatorem. Jak wiadomo, z reguły Minister Sprawiedliwości pełni tę zaszczytną funkcję. Więc do tego system ustawy o prokuraturze jest tak skonstruowany, że właśnie taki jego zastępca, ale troszkę od niego niezależny, bo cały czas się toczy spór na temat niezależności prokuratury, żeby nie był tak bardzo upolityczniony, ma być to taki prokurator z kwi i kości, który zajmuje się wszystkimi personalnymi zagadnieniami w prokuraturze, czyli na przykład powołuje różnych prokuratorów do, do, do pewnych zespołów, się Michała zespół prokuratorów numer dwa, może to z pominięciem zrobić prokurator generalny, ale potem prokurator krajowy wydaje tak zwane przedłużenia śledztw, od których są bardzo ważne są instytucje, szczególnie przy aresztach. No i tutaj mamy tu już te wadliwości, że nie ten prokurator krajowy, nie ta osoba, która powinna pełnić funkcję prokuratora krajowego, wydawała tego typu Dyspozycji, takiej operacyjnej oszczędności. I tutaj. ma ja gruby to bardzo to gruby, bo to już jest wada nieważności. To nie rząd najwyższy. Mówi tak. Hej, hej, hej. To nie jest prokurator krajowy. To tak. ktoś, kto y, ma y, areszt i decyzję no, o tym areszcie wydał ten powinien hej, być hej, jesteś... Powinien być natychmiast wypuszczony z aresztu i to z urzędu. Obrona oczywiście ale to kulturze. Ale dotyczyłoby to wszystkich przebywających w areszcie. Jeżeli nie? byli oni zaaresztowani właśnie w tym czasie, gdzie była ta wada prawna. Więc ta sprawa nie dotyczy tylko księdza Michała. Oczywiście, że nie. Ale wielu to wielu, wielu ludzi bardzo aresztowanych wielu, w Polsce. Bardzo wielu. Bardzo wielu, bardzo wielu spraw, tych tak zwanych politycznych, szczególnie, które bezpośrednio już prokurator krajowy nadzorował. No i rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli zaargumentować, czyli przekonywać się, która argumentacja jest prawdziwa, która nie jest prawdziwa. Pan minister Adam Bodner, prokurator generalny minister sprawiedliwości, mówi tak, mam trzy opinie prawne albo ileś opinii prawnych, że pan Dariusz Barski, jak był prokuratorem krajowym, za Zbigniewa obrą, tak naprawdę był w stanie spoczynku i był źle powołany. Skoro był źle powołany, trzeba było powołać prawidłowo, najpierw na PO, co jest o tyle trudne do uzasadnienia, właśnie uzasadnienia i do interpretacji, że nie ma takiej konstrukcji w ustawie prawo o prokuraturze i yy, nie ma takiego przepisu. No, ale jak, pełniącego, prokurator bo... krajowy jest pełniącym bo Dane, a... to nie jest, To nie są wodociące. No, się... no właśnie, Sorry, nie, no właśnie, no właśnie, a poza tym, żeby to zrobić dalej, to prokurator krajowy musi być powołany oczywiście przez premiera, ale musi być tutaj zgoda prezydenta, której nie ma pan prokurator mieniący się prokuratorem krajowym, czy używający tego tytułu Dariusz Korneluk. No i tu jest już bardzo druga sprawa. Bo tutaj naprawdę trudno znaleźć argument. Druga strona mówi następująco: Okej, okay, no załóżmy, że ten artykuł chyba 47 prawa o prokuraturze już nie pamiętam dokładnie. tam rzeczywiście był w tym w stanie spoczynku ten Barski no, wrócił, ale to było niby niewrócone. Nie, nie no okej, okay. to przyjmijmy to założenie do interpretacji. To dlaczego Adam Bodnar poprosił? Pana Dariusza Barskiego, potraktował go, jakby ten był prokuratorem krajowym, żeby ten powołał do prokuratury krajowej jakiego prokuratora Jacka Bilewicza, po to, żeby trzy godziny później pan Bodnar powiedział: "A, sorry, panie Barski, to już pan nie jest prokuratorem, pan w ogóle nie był nigdy. Teraz będzie pan. Bilewicz, bo pełniącym obowiązki musiał być prokurator w prokuraturze Czyli krajowej. Miew uznał jego zdolność <grym> do pełnienia swojej godzinę. funkcji, a później powiedział, że małej no nie jest. To. I to jest trudne do obrony, tak bym powiedział, jeśli chodzi o tą sztukę prawniczenia. Bardzo trudne do przekonania prawnika, który mówi: no to jak? To był czy nie był? No to... I ja z perspektywy dziennikarza i obywatela. Jak obserwuje różnego rodzaju takie właśnie dyskusje prawno-polityczne, kto kim może być. Albo to jeszcze jest podlane sosem żargonowym, żeby było trudniej zrozumieć tak zwanym prostym ludziom, prostym oglądaczom. No, ale my jest... jesteśmy jak kapłani egipscy, i potrafimy tutaj się wypowiadać o różnych rodzajach, różnych I normach. Wie, bu, ale to Ta, niestety niestety nie jesteśmy no, tylko my. Ludziecie siedzieć w domach i mówić, ale wykształcony. Ale oczywiście. I proszę uwagę. zwrócić uwagę, że te całe dyskusje prawnicze sprowadzają się do bardzo prostej schopenhauerowskiej erystyki. Ja jestem większym autorytetem, jak ja wystąpię. Mam tych prof, doktor habilitowany, etc., etc., książe na Litwie, Łotwie, Estonii, etc. No to jak ja już powiem, że, to, że ten jest prokuratorem krajowym, a mój mistrz, profesor Cieślak, to jest zresztą rycerz Jana Pawła II, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jak sam twierdzi, w stanie szczęśliwego spoczynku, zawsze nam powtarzał: Prawo nie znosi autorytetów. Prawo uwielbia argumenty. No, czyli Ty przekonujcie się na argumenty. Całe prawo. W Polsce, dobra, nie będę generalizował, nie niecałe, jak, jakiś wycinek, duży, mniejszy, większy, albo ci, co o tym prawie mówią, wychodzą i mówią tak, a my mamy trzy opinie, a my mamy pięć, a my mamy dwie, ale wy macie tylko jednego profesora w tej opinii, a my takie mamy sześć. opinie, nasze opinie są najlepsze. Jakby nikogo nie interesuje to, jakie przeszły ustawy, a jakie są argumenty. To się kryje za tymi opiniami. Tylko jakieś opinie, kto ma lepsze opinie, kto ma więcej osób, których przekonał do siebie. No tak, I możemy, możemy powiedzieć, ja mówię wam, że. Ten powinien teraz być uznawany za prokuratora krajowego. A ja mówię, nie, nie, ja mówię, że ten. I nas jest trzech, a, a nas będzie pięciu. A my krzyczymy głodniej, głośniej, a wy krzyczycie słabiej. A jak słabiej krzyczycie o tym, to znaczy, że wasze argumenty są słabsze. A my dojechaliśmy do Brukseli, a, a nie, no właśnie, ten jest No i dokładniej. I to jest psucie prawa. To znaczy to, że przestają istnieć argumenty i zajmujemy się tylko erystyką, tylko tak naprawdę manipulacją słowną. Bez argumentów, czyli sztuką argumentowania z tak zwanych autorytetów, no to to jest w socie prawa. Pojawił się jeszcze jeden taki szczególny moment. Kilkanaście lat temu to ja jeszcze byłem takim dzieckiem w stanie spoczynku, bo już przychodziłem w młodzieńca, ale usłyszałem coś takiego: moherowe berety, nie? I później te moherowe berety, to w każdej możliwej dyskusji, kiedy się pojawiały różnice w poglądach, ktoś mówił, nie, to są te moherowe berety. I w ubiegłym roku, czy tam przed kilkoma jeszcze laty, pojawił się inny przedrostek, właściwie in, i, inne słowo, neo. Tak, a potem się dodało paleo. Jedni I, są paleo, a inni neo. I, I nie koniec, ma prawdziwych sędziów. I w ogóle nie ma, i to, to A neo. teraz będzie neoprokurator i paleoprokurator. Albo pseudo. I to skończyło w ogóle jakąkolwiek dyskusję o argumentach. Pan? Nie, nie uznacie? Neo. Tak. A ci? ci paleo? Nie? I to jest. To po prostu... jest, myślę, że. Bo, ale... Przepraszam, że wejdę w słowo. Środowisko prawnicze ma w ogóle pomysł na to, jak w przyszłości wyjść z tego, bo kiedyś pojawiła się jakaś propozycja takiego resetu, ale zresetować do którego roku? Do... Nie da się tego zresetować, trzeba wrócić do prawdziwej argumentacji. W ogóle mówienie o resecie jest po prostu tak absurdalne, no bo skutki skutki, A rozwody słynne przecież były wśród słynnych paleo jeden paleo sędzia miał rozwód który orzekł neo sędzia jedna pani posłanka która miała rozwód miała I, wtedy I, wtedy wtedy... Nie... i wtedy co był taki chwilowy paleo chwilowy paleo neo, neo paleo tak co i zresetujmy, to ja jestem za resetem rozwodów absolutnie, wróćmy do prawdziwego małżeństwa, po co rozwód wróćmy, ale mogą być skutki już więc prawo rodzi pewne skutki, i tutaj taki prosty reset, w ogóle reset, w ogóle mówienie o czymś takim jest trochę żartem z inteligencji. I prawo potrzebuje pewnych stabilnych zasad interpretacyjnych, pewnych reguł interpretacyjnych. Na przykład taką kluczową regułą, o której dzisiaj się zapomina, jest to, prawo się dzieli na, generalnie na dwie gałęzie, Prawo publiczne, tam gdzie działa państwo, i prawo prywatne, tam gdzie my możemy sobie kontrakty zawierać, umowy. Prawie prywatnym istnieje coś takiego w kodeksie cywilnym, jak nieważność z mocy prawa. To znaczy, jak kupię od ciebie y, ukradziony samochód, to ta umowa będzie nieważna. Rozumiem. Po Aha. prostu sama z siebie Jasne. trzeba będzie do sądu i ewentualnie do tego dochodzić, ale to jest nieważność z mocy prawa. I to jest taki case, który będzie działał zawsze i wszędzie nie to była dodatkowo. Do tej pory to była żelazna reguła w prawie publicznym, na przykład prawo karne, prawo administracyjne, tam gdzie działa państwo, prawo. Nie wiem, Rolne, jakieś tam, inne wyspecjalizowane, jest reguła odwrotna. Nie ma czegoś takiego, jak nieważność z mocy prawa. Mogą być rażąco wadliwe rozstrzygnięcia, które trzeba unieważnić. Do ale jak Słysza, ja słyszę, rażąco wadliwe, to już wiem, że tu wchodzi kwestia interpretacji. Oczywiście, ale, ale dopóty, dopóki mm -hmm. się tego, na przykład tej uchwały Sądu Najwyższego, ostatniej, słynnej, mm -hmm. nie unieważni, to ona jest ważna i wiążąca. Tak jak każda decyzja administracyjna, dopóki ona będzie, nawet jak będzie wydana w sposób rażący, i będziemy przekonani, że to neourzędnik wydał, albo paleourzędnik, albo jakiś tam wójt wydał cokolwiek, to ona będzie w obrocie dopóty, dopóki nie zostanie stwierdzona jej nieważność, czy uchylona w jakikolwiek inny sposób. I nikt nie wpadł przed tą bijatyką o tych właśnie, o, o, o prokuraturę, bo wchodzi o tą władzę, o tą pałkę, którą władza musi trzymać w ręku żeby aż tak to po prostu zignorować. To była naprawdę żelazna reguła. Nie da się powiedzieć, że uchwała e, Trójki Sędziów to przebierańcy. Wchodzi prokurator na salę sądową, ubiera się w togę, mówi Wysoki sędzie, dostaje wyrok. Mówi, a nie, nie, ty to, to nie byłeś sędzią. No to jest o, po prostu ale, szok. Po prostu, po prostu. Tym to jest szok. Wiem, 30 czy 40, Sędzią no. jest każda osoba, którą powołał prezydent na stanowisko sędziego. Nawet gdyby ją powołał w sposób wadliwy, bez KRS-u, z KRS-em, inaczej. Prezydent decyduje. Jest to prerogatywa prezydenta. Można go lubić, nie lubić. Jak Tego masz owego, fit, dlaczego ten Trybunał Konstytucyjny, o którym się zaczął ten pewien spór na samym początku prezydenta Andrzeja Dudy, bo oczywiście tam jedna partia polityczna odchodząca rządząca wydała z nadmiarem tych kandydatów do, do urząd premiera i przedstawiła prezydentowi trochę większą ilość, tak już na zapas, no, żeby mieć więcej sędziów, bo wiadomo, gdyby że. Gdyby się w przyszłości pojawiły tak, Tak, to, to damy na zapas. I prezydent im tego nie podpisał. I oni, ci ludzie, nie dostali tego glejtu, nie dostali tej nominacji od prezydenta z podpisem prezydenta. I prezydent dał komuś innemu, i można to krytykować, mówić, że tak, ale to, po prostu, nie, jest to, to jest rażące. Dał, to znaczy, że nie są. No, Dokładnie, a jak dał, Sędzi jak sędzia Kapiński, karpiński, przepraszam, czy inni sędziowie mają taki kwit, to nie można ich w życiu powiedzieć, że są jakimiś neo- czy paleosędziami, po prostu są to sędziowie. I trudno, ja mogę się zgadzać z ich orzeczeniami, mogę się ich nie zgadzać, mogę się zgadzać z ich wypowiedziami publicznymi, nie zgadzać, ale mają ten kwit. Tak jak ja, jako adwokat, złożyłem ślubowanie przed dziekanem Rady Adwokackiej, to to, to jestem adwokatem. Po prostu jestem adwokatem. Dlaczego sobie, pani mecenasie, pozwoliłem na, na, na wejście w tę przestrzeń? Bo teraz chciałbym z niej wyciągnąć y, pewien wniosek na funkcjonowanie nas, jako społeczeństwa, nas jako narodu, y, tego, przez którego przyciągnięto po prostu jakiś nóż ostrzem i spolaryzowano nas. Właśnie w kontekście tego, co czujemy obaj, tej wewnętrznej membrany duchowej, czy tylko da nas się posklejać jako społeczeństwo w oparciu o politykę i prawo, czy jakąś mocą nadprzyrodzoną Bóg sobie z tym poradzi i, i, i w konsekwencji w przyszłości będziemy w stanie wszystkim tym problemom jakoś, nie wiem, zażegnać, no, na coś się umówić. Jak Pan Bóg dopuści, bo jest coś takiego ostatnio z księdzem Michałem wszystkim, o dopuście i o woli Bożej. No Dopust Boży. Jak Pan Bóg dopuści, to Polski może nie być. No to to I, już to, się nie I Pan Bóg, jak dopuści, to po prostu Polski może nie być. I będziemy Europejczykami. Albo dajmy na to Rosjanami, albo Niemcami, albo jakimś innym narodem. Ale to nie jest, zdaje się, wola Boża. Tak mi tłumaczył do ksiądz Michał, bo teraz znowu jakby mówimy o jakichś tam e, rzeczach, na których się zupełnie nie znam. Ale jak Pan mógł dopuścić, to Polski może nie być. Po prostu nie było nas 123 lata wcześniej. Wcześniej jeszcze rozbicie dzielnicowe. To nie jest tak, że mamy Polskę daną raz na zawsze. To Jan Paweł Wielki o tym mówił wielokrotnie. Ale to jest właśnie teraz, jakby za, zamykamy klamrą. I moim zdaniem albo się... Zalność trzeba codziennie zdobyć. Oczywiście. Albo się opowiemy za Polską. Za naszym państwem. Za naszą tradycją prawną, albo stwierdzimy, że mamy inne interesy, że, że, że coś innego nas interesuje. I tego się nie da tak zasypać po prostu, to zróbmy jakiś kompromis. Nie, no, możemy się przekonać. Albo większość Polaków stanie za Polską, albo stanie za innymi wartościami, bardziej globalnymi, bardziej powszechnymi, może uznać, i to tak trochę widać mogą uznać, że ta polskość, no to rzeczywiście może jest nienormalność. My się tylko kłócimy, my sami warchoły, Polska do niczego nie doszło, nic nie zrobiła. No, moim zdaniem, poza Chopinem, który jest najgenialniejszym kompozytorem, ale przyszedł francuskie nazwisko i francuskie na No to dlatego mu się udało? No, no właśnie, ale, ale powiem szczerze, że to prawda i to jest moje, ja to, ja to traktuję bardzo religijnie. Hmm. Czy moja ojczyzna jest Polska i czy to jest moja decyzja religijna, czy nie? Czy moja wiara mówi, nie masz religii, ojczyzny tutaj na ziemi. Wydaje mi się, że Jan Paweł II jednak. Bardzo się utożsamiał z tą ziemską ojczyzną, z Polską, z polskością. I ja chcę iść za Janem Pawłem. Jak to rycerze Jana Pawła mówią, nie chodzimy za byle kim. Uważamy, że warto pójść za Janem Pawłem Wielkim, bo to był naprawdę, no, mamy to szczęście, że on był Polakiem, że on nas doskonale rozumiał. Jak Hiszpanie się, pytałem się Hiszpanów, dlaczego założyli prowincję hiszpańską Jana Pawła II w Albacete, żaden z nich nie mówi po polsku, nie mają żadnych korzeni polskich, ale mówimy, bo to był wielki człowiek. On podniósł Hiszpanię. Jego pierwsze słowa w 1984 roku, jak przyjechał do Hiszpanii, już po zamachu, on bardzo późno do Hiszpanii przyleciał, to były La España e y la Tierra de María. I tam ich poruszyło, że Hiszpania jest ziemią Maryi. I oni mówią, że, że to jest facet, który zrobią Hiszpanię, a oni kochają oryginały. Oni mają genialnych artystów, mają genialnych malarzy, nie lubią kopii. I mówimy, my chcemy iść za tym facetem, i my chcemy. Iść, Waszą drogą. My wiemy, że Wy go lepiej rozumiecie jako Polacy, bo macie to jego duszę, ale dla nas Hiszpanów to inspiruje. Jak poleciałem do Manili i założyliśmy prowincję Filipin, dokładnie jest to samo, jak rozmawiam w Vecchia z bratem Alessandro, naszym prowincjałem Włoch, jest dokładnie to samo. Że to jest polskość, to jest bardzo uniwersalna wartość, że to jest niesamowite. Dlatego wybór należy do nas. Tak, ja uważam, że albo się opowiemy za tą polskością, albo nie, albo będziemy mieli, albo się za czymś innym opowiemy. No to, to jest wybór, no. człowiek jest wolny. Znaczy, Zastanawiam się teraz na tym, ponieważ tu, tu rozmawiamy, jakby w tym projekcie, też o męskości, o postawach, o heroizmie, ale też o podejmowaniu decyzji i braniu za nią odpowiedzialności. I Jan Paweł II właśnie chyba taki, taki jest, to nam daje, o to, to od niego możemy wziąć. Podejmuje decyzję, taką czy inną. Ja nie wiem. Jaka ona dzisiaj jest. Wewnętrznie szacuję, że jest dobra, bo tak ją odczytuję, ale biorę za nią odpowiedzialność z pełnymi konsekwencjami. A dzisiaj mamy trochę świat bez, nie, nie bez odpowiedzialności, tylko bez ludzi, którzy nawet decyzji nie podejmują, nie chcą podjąć. Nie wiem, czy będzie tak, czy siak, czy rządzą ci, czy rządzą tamci, czy będzie Polska, czy tu przyjdą Ruscy, czy Niemcy. Nie wiem. No weź się opowiedz, podejmij jakąś decyzję. Prawda, prawda. Także no. Tak, ja mam zdecydowany pogląd na tą sprawę, ja chcę być Polakiem. Dlaczego? Bo Pan Bóg mnie tak ustanowił. Nie wiem, czy to właśnie jest dopust Pana Boga, czy wola może. To muszę znowu z księdzem Michałem porozmawiać, bo on to rozróżnienia ma takie no tak, bardzo czy teologiczne. Czy Krzysiowi to dopuszczamy? Czy damy jako wolę? Czy to jest dopust, odpust, czy jeszcze wola? No właśnie, Nie panie to, może, tak. Niech się domyśla na razie. Dokładnie, dokładnie. No i więc ja po prostu uważam, że to nie jest przypadek. Że urodziłem się w Polsce, że mówię po polsku, że, że żyję w Polsce, że bardzo lubię czytać o Polsce o jej tradycjach, tych lepszych, tych gorszych, tej historii i że, że ta polska religijność mi bardzo odpowiada. No i to, to tak. No, no i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Byłbym nie tak, w że jestem szczęściarzem, można powiedzieć. Mówię Hiszpanom, kurczę, gdybym tak seplenił jak po tym hiszpańsku i dał w Espanie, Espanie, piękne, podoba mi się ten wasz klimat i to wszystko, ale u nich nie ma lasów. Jak oni przyjechali tutaj do Krakowa pierwszy raz i wyjechaliśmy przez Częstochowę, przez Jasną Górę do Warszawy, to oni mieli nosy w szybie. Ja mówię, co tak patrzycie? Są lasy, oni mają puste. Jak pojechałem do Albacete, żeśmy lądowali w, nie w ale w to, to, to faktycznie pustynia, tylko drzewa pomarańczowe i oliwki i wino. Dwie rzeczy na koniec. Wracam do, do 2.1.3.7, bo przerwałem Panu Ach, anegdotę, a chciałbym Ach, ją poznać, Bo powiedzieliśmy właśnie tutaj, wielki człowiek, papież nasz, daje przykład, idzie za nim świat, Hiszpanię, a my w Polsce barka, barka, 2.1.3.7, hahaha, ha, ha, człowiek mena. No to zapraszam wszystkich chichotników i hachowców z 2.1.3.7 do Krakowa do sanktuarium na ulicy Totustus w Krakowie, Białe Morza. Białe Morza to jest po prostu pozostałość po fabryce wapna Solwej gdzie to wapno było, gdzie pracował Wojtyła w, w czasie wojny, gdzie ono świeciło na biało po prostu. I tam książę Stanisław, kardynał Dziwisz, zaczął budowę niezwykłą, bo na tych właśnie bagnach wprowadził tam mnóstwo betonu i, i buduje miasto. Jana Pawła II, drugiego takie miasteczko jest kościół, jest już Muzeum Dom Pielgrzyma, kościół, który ma w, w, wielką przestrzeń na górze. Na dole ma 12 kaplic i kardynał dziwisz słynie z tego, że e, rozdaje. Ja bo jestem tego świadkiem, że nigdy od nas nie brał pieniędzy, jak na przykład na Filipinie powiedział mi, że, że relikwi się nie sprzedaje. Zakazany jest w Kościele handel relikwiami, jak, jak cztery parafie z Filipin się zgłosiły o te słynne relikwie krwi polegają na tym, że tam jest taka kropelka umoczona, to dowiedzieliśmy się w sanktuarium Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży. Kardynał nigdy nie zaprzeczył, nigdy tego nie zdementował, bo parę razy żeśmy się pytali, on w ogóle od tego uciekał. Nie więc tutaj nie to. mamy tego potwierdzonego, że to była tak zwana krew chemiczna. To znaczy po zamachu Jana Pawła II 13 maja w 1981 roku lekarze z kliniki Dżemeli albo inni lekarze zadecydowali, że co jakiś czas regularnie trzeba papieżowi popierać jego własną krew. I trzeba wwozić z nim na te wszystkie różne pielgrzymki, różne uroczystości, żeby jakby na coś się takiego... w pogotowiu. Wiadomo, że krew krzepnie, więc ta krew była z dodatkami chemicznymi, żeby ona była cały czas płynna, żeby Ech. można było od razu zrobić transfuzję. I to się nazywało krwią chemiczną. Kardynał Gdziwisz zbierał podobno tą krew. Tak na wszelki wypadek. Tak jak brat Marian Markiewicz, który na trzy dni obciął włosy kardynałowi Wojtyle w październiku 1978 roku, tak, na wszelki wypadek te włosy pozbierał. jak się dowiedział, że Wojtyła został papieżem. Tak jak jeden ze współbraci Kolbego obciął mu brodę i sobie w słoiku zebrał. Tak, na wszelki wypadek. I kardynał prawdopodobnie zbierał sobie tak na wszelki wypadek tą krew chemiczną. I to jest nic nadzwyczajnego, że ona jest płynna, no bo to rzeczywiście podobno te dodatki chemii. Ale o 21.37, mhm. albo parę sekund później, jak święty Jan Paweł Wielki umarł to opowiedzieli nam księża z sanktuarium taką historię, że kardynał nakazał lekarzom pobrać dwie ampułki krwi od zmarłego Jana Pawła II bez żadnych dodatków chemicznych. I część tej krwi, żywej, my ją nazywamy żywą, jest w ołtarzu relikwii krwi w sanktuarium Jana Pawła II i to jest te 2, 1, 3, 7. Właśnie teraz się możecie pośmiać wszyscy hejterzy, to spróbujcie sobie po śmierci o 21.37, może Pan Bóg będzie łaska, i umrzemy o 21.37 weźmijmy sobie, każmy lekarzowi w testamencie, żeby sobie pobrał od nas krew. Druga jest darem Kliniki Gemelli, jest kaplica kapłańska w Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie jest słynna taka płyta nagrobna z beatyfikacji Jana Pawła II na środku i na niej jest dar Kliniki Gemelli, taki srebrny relikwiarz w formie takiej księgi otwartej, co było na pogrzebie i tam jest właśnie wbita Kropla tej krwi wywa i znowu po śmierci. I trzeci relikwiarz znajduje się też w sanktuarium Jana Pawła II, też z tą właśnie krwią po śmierci 2 1, 3, 7, gdzie ona jest przenoszona. Jest w formie takiej jakby, jest taka, taka ampułka z tą krwią, w formie obleczoną jakby taką koroną cierniową złotą. Ja uwielbiam, mam taki przywilej, że uwielbiam, że księża mi pozwalają brać to do ręki. Czy Oni go nazywają Waserwagą. Ona jest cały czas płynna. 19 lat po śmierci, bez żadnego dodatku. No i okazuje się, że co, i święty January jest do Beściak? Czy Jan Paweł Wielki jest do Beściak? 2.1.3.7, to sobie tak sprawdźcie to i spróbujcie sobie zrobić 2.1.3.7 krew, która wam nigdy nie zakrzepnie, bez dodatków. No i to rzeczywiście było hitem Światowej Dni Młodzieży, bo tam wszyscy szli do siostry Faustyny i były taki mosty i to, jak się ludzie dowiedzieli, to my tam, żeśmy, milion ludzi żeśmy oprowadzali pod ta historia staje się absolutnie hitowa. Kardynał nie chce o niej odpowiadać i nie chce jej potwierdzić, czy to jest rzeczywiście ta krew, ale uważam, że ta historia mrozi krew w żyłach. Że to jest niesamowite. I to jest ta jedna anegdotka. Z 2.1.3.7, tak mi się kojarzy. Także I... zróbcie takiego mema z żywą krwią. Z 2.1.3.7. No, mocno, mocno. Mhm. Pan nas zakończył. Mecenas Krzysztof Wąsowski, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę. Niech Pan Bóg błogosławi. Bóg zapłać. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czasem warto zmierzyć się z Mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z Mrokiem. przezwyciężyć strach jak ty. Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat